Cześć, z tej strony Sebastian i witam Was na kolejnej wycieczce. Dzisiaj jesteśmy w Wałbrzychu i ruszamy na Chełmiec oraz na Trójgarów. Przed nami około 20 km wędrówki, także zostańcie z nami, zapraszamy. Dzisiejszą wycieczkę rozpoczynam w Wałbrzychu, w Wałbrzychu Centrum i ruszam żółtym szlakiem turystycznym w stronę Chełmca. Chełmiec jako szczyt korony gór polskich jest jednym z tych miejsc, które na pewno będziecie chcieli tutaj odwiedzić. Przed nami kilka kilometrów spokojnej wędrówki przez miasto. Następnie wychodzimy żółtym szlakiem, dojdziemy praktycznie pod sam Chełmiec, a tam pokażę Wam, jak wygląda szlak zielony, którym podchodzimy z Boguszowa Gorca. Także trochę dzisiaj przed nami, pogoda dla koneserów. Zaczęło sypać śniegiem, więc będzie naprawdę ciekawie. Zobaczymy, czy dzisiaj uda zobaczyć jeszcze jakieś fajne widoki. Także zapraszam na dzisiejszą wycieczkę. Przed nami dzisiaj około 20 km wędrówki. Na początek rozpoczniemy wędrówkę od szlaku żółtego, który zaprowadzi nas prosto na Chełmiec z Wałbrzycha Centrum. Później, po zwiedzaniu tego szczytu korony gór Polski, ruszymy w dalszą drogę na szczyt Trójgarb, aby zobaczyć znajdującą się tam wspaniałą wieżę widokową. To jest dzielnica Biały Kamień. Tutaj przychodzi czas, żeby właśnie odbić bok. Szlak tutaj skręca sobie w tą stronę na Chełmiec, także w tamtą stronę się właśnie udajemy. No i mamy drogowskaz na Rosuchatkę i na Chełmiec. Na Chełmiec godzina 15, uderzamy w takim razie w tą stronę. I ruszamy z oznaczeniami żółtego szlaku turystycznego. Jesteśmy tutaj, ruszymy sobie żółtym szlakiem tutaj przez Rosuchatkę. Tutaj na Rosuchatce zejdziemy sobie zielonym szlakiem turystycznym. I przy okazji zobaczymy, jak wygląda droga krzyżowa, która prowadzi na szczyt Chełmca. Wejdziemy na Chełmiec, tam pozwiedzamy szczyt. Później ruszymy dalej zielonym szlakiem turystycznym przez Długą i tutaj przez koło Kamienistej, przez Lubomin wejdziemy na Trójgarb. Szlaki prowadzące na szczyt Chełmca w górach wałbrzyckich to bardziej szlaki, które nadają się na łagodny spacer, także na pewno się tutaj nie zmęczycie. A warto miejsce to odwiedzić, ponieważ na szczycie znajduje się wspaniała wieża widokowa, a do tego jest tam ustawiony ogromny metalowy biały krzyż. Widoki na Wałbrzych są fantastyczne. Mamy nadzieję, że i dzisiaj te chmury śniegowe trochę szybciej się przewieją i zanim dotrzemy na Chełmiec, będzie już coś fajnego ze szczytu widać. Na Chełmiec na pewno będziecie chcieli przyjechać, jeżeli zdobywacie odznakę korony gór polskich. Ja dzisiaj wbiję sobie ten szczyt do książeczki Diademu Polskich Gór, gdyż również zdobywam właśnie tą odznakę. Jest to naprawdę spory projekt na długi czas. 80 szczytów na terenie całej Polski do zdobycia. Takie ukoronowanie wszystkich dotychczasowych osiągnięć w górach. Także powolutku ruszamy w stronę Chełmca i mamy nadzieję dzisiaj na fajne widoki. I wchodzimy już na teren ekomuzeum wokół Trójgarbu. Projekt ekomuzeum wokół Trójgarbu to sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca. Jest to przedsięwzięcie, które jest realizowane w partnerstwie gmin Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Szczawda-Zdrój oraz Fundacji Edukacji Europejskiej. Ma ona na celu rozbudowę infrastruktury turystycznej służącej zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo. I udostępniono tu ponad 70 km nowych szlaków.
turystyczne. Także dzisiaj właśnie to będziemy zwiedzać i to wszystko dzisiaj właśnie przed nami. Czy warto przyjechać w góry wałbrzyskie i wybrać się na Chełmiec żółtym szlakiem z Wałbrzycha Centrum? Popatrzcie na to. Czyż nie jest to wspaniałe? Jest tutaj naprawdę pięknie. Do takich miejsc warto ruszyć się z domu. Coś fantastycznego. Pierwszy odcinek żółtego szlaku pokonamy i wchodzimy na rozdroże. Mamy szlak niebieski, szlak zielony i szlak czarny na Chełmiec, którym dochodzi się na Chełmiec w godzinę 10 minut, ale my kontynuujemy marsz szlakiem żółtym i idziemy w tamtą stronę na Rosochatkę, a później dopiero na Chełmiec. Marsz z tego rozdroża można spokojnie oczywiście kontynuować czarnym szlakiem, który jest bardzo łatwy. Jest to zwykła droga dojazdowa, zwykła droga leśna, a my na łatwiznę nie idziemy, więc ruszam na szlak żółty, który zaprowadzi mnie na Rosochatkę. Na szlaku mnóstwo powalonych gałęzi. Wygląda to mniej więcej tak, więc cały czas nogi do góry. Trzeba podchodzić, trzeba nogi podnosić. Nie ma innego wyjścia. No dalej te zniszczenia w lasach są. Szlaki są jeszcze nie najlepiej przetarte. I dotarliśmy na przełęcz Rosochatka na wysokość 710 metrów nad poziom morza. Przy zielonym szlaku prowadzącym na Chełmiec znajdują się też właśnie takie stacje drogi krzyżowej, które będą nam towarzyszyły aż na sam szczyt. Zostawiamy zatem za sobą przełęcz Rosochatka i ruszamy już zielonym szlakiem na Chełmiec. Do szczytu pozostaje nam około 30 minut drogi bardzo przyjemnym, bardzo wygodnym zielonym szlakiem, który wygląda właśnie tak. No po prostu sama przyjemność. Przyjeżdżajcie w góry wałbrzyskie, przyjeżdżajcie zdobywać tu ten szczyt korony gór Polski. Zbliżamy się już do szczytu Chełmca. Chodźmy zatem zobaczyć, jakie czekają tam na nas atrakcje. Zapraszam. No i po raz kolejny okazuje się, że na szczycie Chełmca wieża widokowa niestety zamknięta, więc tym razem widoków niestety ze szczytu nie będzie, ale na Trójgarbie wieży nam już nie zamkną. Chwila przerwy, chwila odpoczynku i ruszamy w dalszą drogę zielonym szlakiem w stronę Trójgarbu. Opuszczamy zatem szczyt Chełmiec w górach wałbrzyskich. Na wieżę widokową niestety wejść się nie udało. Niestety okazuje się, że jest ona czynna tylko i wyłącznie w okresie od końca kwietnia do października i wyłącznie przy dobrej pogodzie. Także widoków niestety tym razem nie będzie. Przezieramy się zatem zielonym szlakiem. Idziemy w dalszą drogę i udajemy się na Trójgarb. Zielony szlak, który schodzi z Chełmca w stronę Trójgarbu, jest naprawdę stromy, także na podejście na pewno nie będzie on taki łagodny i przyjemny. No i jeszcze nam troszeczkę śniegu napadało. Na szczęście lodu brak. Pod świeżutką warstwą jest po prostu sporo liści. Także zejście
No, jest ciekawe. Zobaczymy, czy się uda nie zjechać na tyłku. Ale powinno być w porządeczku. No, a tutaj jest dosyć naprawdę stromo. O, no jest trochę wycisk. Jest fajnie. Akurat przyszła zamieć śnieżna, a miała być piękna pogoda. No nic, no to zobaczymy, jak będzie dalej. Bo tych widoków w ogóle dzisiaj w takim razie nie będzie. No ale jeszcze zobaczymy. O, no i to było zejście z Chełmc. No to co, powoli. To co, czarny szlak to kawałeczek na Szczawno-Zdrój. Zobaczmy. Jesteśmy tutaj. No to teraz całe to zejście długą do Lubomina przed nami. Pogoda, jak widać, jest wesoło, jest ciekawie, zamieć śnieżna, no zobaczymy. Na razie jeszcze troszeczkę drogi przed nami i zobaczymy, co jeszcze dzisiaj ciekawego się na szlaku wydarzy. Jest drogowskaz na Trójgarb zielonym szlakiem, godzina czasu, a wchodzimy tutaj w tą uliczkę, także idziemy na drugą stronę i ruszamy na Trójgarb. Zobaczymy, jakie ciekawostki tam na nas czekają. No i docieramy do miejsca, w którym odbijamy na łączony szlak zielono-żółty. Tam dalej prawdopodobnie można znaleźć jeszcze miejsca parkingowe płatne, które były wspomniane wcześniej, a my wchodzimy tutaj na ten szlak. Trójgarb, 45 minut. No, zobaczymy, jakie będzie podejście, jak ten szlak wygląda. Nigdy jeszcze wcześniej tutaj nie byliśmy, także zapraszam. Podejście na Trójgarb żółtym szlakiem turystycznym, do najtrudniejszych nie należy. Jest to praktycznie trasa spacerowa. Liczymy na jakieś widoki, prawda? No, ja też dzisiaj liczę na jakieś fajne widoki. Mam nadzieję, że te chmury śniegowe, które towarzyszą mi praktycznie od momentu przyjazdu do Wałbrzycha, troszeczkę się rozwieją i będziemy mogli w końcu zobaczyć coś naprawdę fajnego. Także na razie przedzieramy się między drzewami i do szczytu Trójgarbu już niedaleko. Podchodząc szlakiem na Trójgarb mamy świetny widok na Chełmiec, który jest właśnie tutaj przed nami i który dzisiaj już zwiedzaliśmy. Także widoki są stąd naprawdę fantastyczne. Warto tutaj przyjechać, warto wejść na Trójgarb i na Chełmiec. Także zostawiamy już piękne widoki tutaj na razie za nami i ruszamy dalej w dalszą drogę w stronę Trójgarbu. I zbliżamy się już do szczytu Trójgarb. Chodźmy zatem zobaczyć, jakie atrakcje czekają na nas na miejscu. Zapraszam.
lepszych widoków ze szczytu dzisiaj już nie będzie. Pogoda daje dzisiaj się we znaki. Naprawdę wieje na szczycie, ale mamy teraz piękne okno. Także zobaczcie, jak to wygląda. Trójgarb, tak to wygląda. Coś fantastycznego. Polecamy wybrać się na Trójgarb. Polecamy wam tą wycieczkę. Trójgarb zwiedzany, wieża widokowa zaliczona. Pora zatem ruszać w drogę powrotną. A na powrót wybieramy niebieski szlak, który zaprowadzi nas do Witkowa i tam próbujemy złapać pociąg z powrotem do Wrocławia. A tutaj mijamy taką tabliczkę, która mówi o szlakach rowerowych powiatu wałbrzyskiego. Schodziliśmy z Trójgarbu, także tutaj jesteśmy teraz i mamy szlak rowerowy. Tutaj mamy kody QR, które można zeskanować i zobaczyć, jakie trasy poleca nam powiat wałbrzyski. Także co, nam jeszcze trochę zostało do przejścia. Na rower chętnie byśmy tutaj w takim razie przyjechali. Zobaczymy, może będzie okazja, żeby tu przyjechać na rower. Na razie jeszcze trochę do końca wędrówki. Jestem już w Witkowie Śląskim, dlatego pora zatem zakończyć całą dzisiejszą wycieczkę. Za nami około 20 km przez góry wałbrzyskie. Odwiedziliśmy szczyt Chełmiec, szczyt Korony Gór Polski. Odwiedziliśmy Trójgarb, weszliśmy na wieżę widokową. Widoków dzisiaj trochę było, także nie ma na co narzekać. Także teraz przyszła pora na powrót do domu i szykowanie się do kolejnej wyprawy. Dziękujemy ci za to, że byłeś dzisiaj z nami. Mamy nadzieję, że film ten ci się podobał. Jeżeli tak, to zostaw nam łapkę w górę i daj znać w komentarzu, co podobało ci się najbardziej. Dziękujemy ci jeszcze raz, że byłeś dzisiaj z nami i do zobaczenia na następnej wycieczce. Cześć, do zobaczenia na szlaku.